Hej, witam was serdecznie. Zaczynamy oczywiście w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio, czyli na pokładzie tego sterowca. Jeszcze tylko może sobie szybko zerknę, czy tutaj znajdziemy coś ciekawego, ale niestety nic, więc wyruszamy na misję odbicia tej wyspy. Ale wydaje mi się, że to nie tędy, a bodajże właśnie tędy musimy przejść. A dokładnie. I hop. Nie? Okej, moi drodzy, w końcu udało się wejść na miejsce, więc pora lecieć. Przy okazji też odwiedziłem nasze sanktuarium i troszkę pozostawiałem śmieci, które generalnie nie były im potrzebne. Ale za to zabrałem ze sobą najciekawsze bronie. A jakie to będą, to już zobaczycie, jak dotrzemy na miejsce. Tymczasem po prostu dolećmy na razie. Tam widzę, ktoś stoi, ale raczej to jest nasza baza, więc nie ma co tutaj strzelać. Będziemy strzelać jedynie do jakichś mutantów, które nam się jakoś pokażą na horyzoncie. Zobaczymy. Coś tutaj widzę. Nie wiem, co to jest. Jakieś kraby. Błotniak, łowca. Woda! Behemoth. O właśnie, o takim wielkim skubańcu mówiłem, że w trzeciej części musieliśmy z takim walczyć. Dobra, bo nam się za bardzo lufa nagrzewa. Zaraz oczyścimy ten teren. Dobra, behemoth padł. Jeszcze tutaj są. Co, lądujemy? A tu się dobrze bawię. Po co lądować? Okej, gdzieś jeszcze jakieś są łachudry. Tam jesteś. Szkoda, że nie ma żadnego modelu zniszczeń generalnie budowli wokół, bo ciebie raczej zniszczyć nie możemy. I co, moi drodzy, wygląda na to, że oczyściliśmy ten teren. Okej, a wziąłem coś takiego. To ma oczywiście dosyć mocne przybliżenie, więc jest raczej na dłuższy dystans właśnie, ale też na dwa razy możemy sobie spokojnie strzelać. Ok, udało nam się zabezpieczyć ten fort. Zabezpiecz zbrojownię. Ok, no to lecimy do zbrojowni. Jeszcze tylko sobie na szybko zobaczymy, co oni tutaj mają. Może coś ciekawego się nam trafi. Co my tu mamy? No akurat nie widzę w tym miejscu nic ciekawego poza tym, co mogę od tych zabitych supermutantów wziąć. Ale zawsze to coś. Nie oszukujmy się. Sprawdźmy tylko, co ten wielki behemoth miał przy sobie. No tu jesteś. Sporo naboi.
Okej. Trochę rzeczy tutaj było, a tymczasem wybierzmy się do zbrojowni i zobaczymy, czy jeszcze tam jakiś opór nam się trafi. Trochę też ten pancerz, wydaje mi się, że po lewej stronie jego wytrzymałość może szwankować, więc... No nie wiem, zobaczymy, czy będę go brał na następne misje. Się okaże po tej. Jeżeli nie da rady, to... Niestety, ale będę podróżował bez niego. Aha. Aha, kolejny. Dobra. What the fuck? Dobrze wiedzieć. Nie, właśnie tak, jesteś super. Sobie tylko... Oczywiście zabierzemy, to będzie później na handel. Ale raczej handel przewiduje, że będę robił już bez waszego wglądu, żeby po prostu troszkę szybciej tutaj to wszystko poszło. Żelki. Żelki nie są mi potrzebne. Spoko, tylko jeszcze chcę sobie na pewno tutaj wszystko przejrzeć. Tak, żeby mieć pewność, że na pewno żadnej figurki nie przegapię. Okej, windę na razie nie chcę przejrzeć, to piętro. O właśnie, jest kolejna rzeczy do uzdrowienia. I chyba trzeba będzie z tego skorzystać. No właśnie, słabo było tutaj strasznie z naszym życiem. Weźmy sobie jeszcze antyrad i steampack. I od razu widzimy punkty życia. Mocno idą w górę. Kości raczej zbierać nie musimy. Ty mówisz mission accomplished? Ja to tak mi się nie wydaje. Coś mam wrażenie, że jeszcze tutaj sporo ich może być. Zwłaszcza, że nie zwiedziliśmy innych pięter. A skoro mowa o zbrojowni, to też zapewne można się spodziewać, że coś będzie w podziemiach. No i co w związku z tym? A właśnie, jeszcze miniatomówka, jest safe, który zapewne mogę otworzyć. O, jest też gazetka. Trudniej mnie wykryć. Mało tego stosujemy, ale... Okej. Masa raportów, których... A może ostatni sobie zerknijmy. Tak, więc testowali tutaj broń. Dam radę to otworzyć? No, coś poszło, ale nie za daleko. Było bardzo blisko. A, goddammit. Jest bardzo mała tolerancja błędu. O, i właśnie się udało. Co my tu mamy? Właściwie tylko naboje możemy zabrać, reszta nam nie będzie potrzebna. Kolejne drzwi. Brawo. No ale właściwie to zrobiliśmy po prostu kółko. Okej,
Okej, tutaj nic nie widzę, poza gorzałą. Gdzie ty tam leziesz? Idziemy do windy. Skoro schody zawalone, to trzeba skorzystać z takiego środka transportu. I zaraz pyk się pojawi. No właśnie jesteś. Mogli zrobić chociaż jakąś taką komendę i poczekaj na mnie, wtedy wchodzi i dopiero zaczynamy zabawę, bo takie trochę przenoszenie się jest, no, lekko durne. This area seems to be in disarray. Wonder if this is recent. Sporo czaszek. Jestem ciekaw, czy pojechaliśmy do góry, czy na dół, ale raczej wydaje mi się, że w dół pojechaliśmy. Jeszcze tutaj. Aha. No green stuff here. Tam jakiś zdziczały pies. Co tak wyje? Łoda. No chodź tutaj. Wow. Masz. Dostaniesz tym samym. Okej, okay, zanim tam pójdziemy, to sobie naprawdę przeszukajmy tutaj na szybko. Paladynie, nie wchodź w drogę. A, tu jest winda, no tak, tutaj byliśmy, okej. Okay. Więc de facto tylko tutaj możemy iść. Wszystko wyczyszczone. Wydaje mi się, że tak. Tak to by jeszcze się jakiś dar tutaj, że zaraz nas dopadnie. No jest cichutko. Medix oczywiście bierzemy, super clay bierzemy. Okej, więcej już nie widzę. Ciekawy jestem, ile mogę jeszcze podnieść. Generalnie chyba w pancerzu wspomaganym mogę podnieść więcej, ale sobie... Tak, 332. Wcześniej było chyba 200, około 250. Same raporty to jednak sobie darujemy. Nie chcę was tutaj za bardzo zanudzać tym. Klucz. Ale to chyba klucz jakiś taki zwykły. Okej, weźmy ciebie, bo zawsze z tych dwóch elementów, czyli z mikroskopu i grzejnika, fajne części są, które szkoda by było marnować. Taśma klejąca też oczywiście nas interesuje. Właśnie w odróżnieniu do wcześniejszych wersji Fallouta, no to jest jednak duży plus, że właściwie wszystko, co podniesiemy, ma jakąś wartość. I nieważne, czy to będzie jakiś klucz, czy to będzie jakiś właśnie wiatrak. Wszystko możemy wykorzystać do jakiegoś celu. No, składano tutaj te miniatomówki. Mam nadzieję, że w końcu będziemy mieć okazję, żeby sobie z tego pierdyknąć. Z tego, co pamiętam, widok w trójce był naprawdę piękny, więc zobaczymy, co się zmieniło pod tym kątem w czwartej części. No i co? Jak wyglądają zadania? Porozmawiać z paladynem. Okej.
sobie jeszcze tylko weźmy steampacka, zarzućmy. Hallo, paladynie. Pewnie tam na górze jest. Gdzieś ty został. Tu jesteś. Chance, look at this place. You must hate these mutants as much as I do. No dobra, wykonuję tylko rozkazy. Well, it's good to see you dealt with them the Brotherhood way. These monstrosities are just another example of man blindly taking a step forward, only to wind up stumbling two steps back. I've been fighting for years, trying to put a stop to this madness. And just when I thought we were getting the upper hand, along come the synths. I've seen what these super mutants do to people. Can you imagine what the synths would do to us if they ever got the upper hand? It would be Armageddon repeated, and maybe the end of everything that we hold dear. Look, I don't mean to bore you with my rhetoric. I just want you to understand how important these missions are. Okej, no wiem, że są na pewno ważne, ale przyszła mi teraz do głowy taka jedna myśl. A co by się okazało, gdyby w Bractwie Stali jeden z wysoko postawionych dowódców był na przykład takim syntykiem? To by jest ciekawe. Okej, nie przepraszaj. Wtedy okazałoby się to naprawdę ciekawe, jeżeli pomyślimy, że mógłby robić jakieś takie zamiary. Okej, będę z Bractwem Stali, ale jednak nie będę tutaj za bardzo jakby wkraczał w drogę syntykom. I to mogłoby być ciekawe. Dobra, jak wyglądają nasze zadania? Porozmawiaj ze starszym, okej. Jak on ma? Maxonem. Spoko. Więc idziemy do naszego helikopterka, że tak to nazwę, i wtedy zobaczymy, co ciekawego nam powie po tym wykonaniu tej misji. Okej, gdzie było wyjście? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj. Nie, tędy przechodziłem. Tu jest wyjście. Także otwórz drzwi i wracamy do przedmieść, można powiedzieć. Okej, już tutaj jesteś. Nie ma czasu do stracenia, więc szybko się zbieramy. Zobaczmy, jak wygląda ten pancerz w całej okazałości. Można powiedzieć, że jak pierwsza wersja Ironmana. A jest tutaj w ogóle ten? Halo? Czy ktoś po nas przyleci, czy co? Czy ja mam tam ganiać na... naokoło? No tak, kieruje mnie po prostu tam. Wydaje mi się, że muszę ganiać naokoło, więc jak tylko dojdę, to się do was odezwę. Ale jeszcze tak z ciekawości tutaj do was wrócę, bo przechodziłem właśnie tutaj przez ten most i z ciekawości wstąpiłem tutaj. Zobaczcie, co jest. Kolejny pancerz wspomagany, więc jest po prostu taki pomysł, że ja sobie z tego wyjdę. Jak to nie mogę opuszczać w tym miejscu? Ale w tym już mogę. Z tego sobie wyjdę, na wszelki wypadek zapiszę. Wejdę ten, zostawię go u siebie. Tak, tak, tak. Zostawię go u siebie w sanktuarium. Jakoś się różnie wyglądam? No trochę się różni, jeszcze porównajmy sobie. Jest troszkę mniejszy. I tak, ja go sobie zostawię u siebie w sanktuarium, później wrócę po ten i będziemy ruszać na dalszą wyprawę. Okej, moi drodzy, jestem już na miejscu i przy okazji widzicie w moich rękach bardzo fajne
cacko, które udało mi się znaleźć. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się obrócić. Niestety nie. Ale potężny karabin snajperski, którego siła rażenia to jest w granicach bodajże 102, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 102. Podczas gdy mój poprzedni karabin miał chyba 88. No i oczywiście samo też celowanie jest w taki właśnie oto sposób. Tak więc zobaczymy. Pancerz wspomagany czeka, więc nie ma co, tylko wchodzimy i lecimy na miejsce. No i w drogę. No tak, w połowie drogi się zorientowałem, że przecież mogę to zrobić w miarę szybko, robiąc po prostu szybkie przetransportowanie się, no ale mniejsza z tym. Zmarnowałem tylko jakieś 5 minut. Mówi się trudno, no cóż. Jak ktoś nie ma w głowie, ten ma w nogach. A, dobra, musimy iść do dowódcy, więc to będzie tutaj. Całkiem ciekawe działko. Outstanding work at Fort Strong, soldier. Cieszę się. Dobra, za bractwo. I'm glad you feel that way, because our mission here has only just begun. In order to bring the Institute to its knees, we need to use every weapon at our disposal. I try to supply my soldiers with the best. That's why I'm giving you these. Signal grenades can call a vertibird to your location when you need aerial transport. Simply throw one to the ground, and the vertibird will hone in on the unique electromagnetic smoke it emits. Once you're aboard, use the map on your pit boy to interface with the pilot's navigation system, so he'll be able to take you wherever you need. Okay. Może więcej? Where can I get more signal grenades? I'd use the supply I gave you sparingly. These devices are far more complex than a standard smoke grenade. Should you need more, you should acquire them from Proctor Teagan. Okay. Dobra, dziękuję. Thank you, Elder. I'll make good use of them. I expect that you will. Now, I'm sure you're aware that Fort Strong was simply the first step towards the liberation of the Commonwealth. An even greater task lies ahead. By now, I'm sure you've deduced that our arrival in the Commonwealth wasn't coincidental. We're here because of a unique energy reading recorded by Paladin Dance's recon team. According to our scribes, the reading indicated a level of technology that only the Institute could achieve. The moment this information came to light, our mission became clear. The Institute, and everyone responsible for the creation of the synths, must be eliminated at all costs. To accomplish this goal, we need to locate the Institute's headquarters. I've had our scribes meticulously searching the Commonwealth, but they've come up empty-handed. Okay, dobra, to może od czego mam zacząć? I want you to get out there and become our eyes and ears on the ground. You seem to have a vested interest in locating the Institute before we met, so I'm confident you'll travel in the right circles. If you discover a way in, I need you to report it to me immediately. Any questions, Knight? Dobra, może jakieś odczyty energii? Could those mysterious energy readings Paladin Dance's recon team detected be related to teleportation? The level of technology that the Institute possesses is far beyond our own. So we're not certain. However, that would explain why the readings are so random and short-lived. I'll have our scribes focus on improving our scanning techniques to learn more. Anything else you wanted to ask, Knight? Dobra, może dokumenty na temat Instytutu. Aren't there any pre-war records about the Institute that might help us? Our records indicate that the Institute was born from the remnants of a pre-war educational facility. The Commonwealth Institute of Technology. The ruins of the facility are at the center of the city, but we've already searched them thoroughly. The location appears to have been abandoned long ago, so it appears that the trail ends there. Anything else, Knight? Dobra, brak pytań. Not right now, Elder. Very well then. Dismissed. Okej, okay, dobra, skoro ten nas już stąd wywala, zastanawiam się, czy są ewentualnie... Zbiornik posadowy, oczyść teren z wynaturzeń. Gdzie to się znajduje? Nie, usuń. Aż tam. No jest kawałek drogi. Więc może zrobimy tak, że ja sobie pójdę do Fortu Hagen, przejdę tą drogę. No i cóż, widzimy się na miejscu.
Okej, dotarliśmy generalnie na miejsce. A tutaj widziałem już kilka guli. Więc teraz trzeba się ich z daleka pozbyć. Chociaż już mi tutaj... No tak. No, chciałem to zrobić troszeczkę inaczej, no ale... Okej, liczy się efekt końcowy. Wszystkie gule zabite, więc tutaj to z nimi przyjdzie nam walczyć. Kapsel. Dobra, może być. No raczej bym nie spodziewał się, że będą tutaj jeszcze jakieś, ale profilaktycznie możemy sobie na zewnątrz zerknąć. I mamy zbiornik. O właśnie, tam jesteś. Brawo. Całkiem dobry ten karabin, trzeba przyznać. Okej, wchodzimy do środka, ale w środku będziemy potrzebować czegoś na krótki dystans zdecydowanie. Aha, już tam widzę jednego. Sprawdź może... Ciebie sprawdzimy. I poszło za jednym razem i nawet... Poszło o wiele ciszej. What the fuck? Aha. Zaczynają mi się tu... zbiegać. Ale muszę przyznać, że to też jest całkiem niezła broń. Okej, terminal. Zaraz sobie tam zajrzymy, tylko najpierw otwórzmy. A właśnie. Najpierw sobie otworzymy tutaj tą skrzyneczkę i kilka ciekawych rzeczy oczywiście. Pozbieramy. Co my tu mamy jeszcze? Jabłka nam raczej nie będą potrzebne. Okej, sprawdźmy, czy coś ciekawego znajduje się w terminalu. O, sterowanie drzwiami bezpieczeństwa, to na pewno będzie coś ciekawego i sobie je po prostu otworzymy. Ale jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz. No tak, otwórz drzwi. O dobra, drzwi otwarte. Czy coś mi się tam pojawi? Nie widzę, więc jeszcze tylko profilaktycznie zerknijmy, czy coś tutaj jest. Mentaty, ok, możemy sobie spokojnie zabrać. Aha. What the? Jakiś tam nauczył się posługiwania bronią? No chodźcie. Okej. Kolejne. Zlikwidowane. To zastanawia mnie, kto tam strzelał i co tam właściwie de facto wybuchało. Zaraz mam nadzieję to się okaże. Dobra, tam nikogo nie widzę. Aha.
No dobra. Kolejna dwójka zlikwidowana. Klucz nastawny raczej do niczego nam nie będzie potrzebny. Aha, jeszcze jeden biegnie. Oj, stracił obie rączki. Przybornik. Skalpel Super Clay. No dobra, weźmy oba. Weźmy jeszcze aparat fotograficzny. Z niego na pewno też będą jakieś ciekawe przedmioty. Uwaga. Okej. Tam dalej już nic nie ma. Więc trzeba oczyścić to miejsce, a potem pewnie znowu będzie trzeba wrócić na posterunek, żeby dowiedzieć się, co dalej. Awansujesz na wyższy poziom. Aha. No dobra. Ale sprawdźmy sobie ten wyższy poziom. Ostatnim razem inwestowałem tutaj w charyzmę, żeby zdobyć jeden poziom burmistrza, a to tylko dla sprawy, żeby móc w swoich osadach oczywiście móc... Kurde, gubię się. Żeby w swoich osadach móc zacząć prowadzić handel. Myślę, że dzięki temu całość ładnie może się rozwinąć, ale będziemy mieć przy okazji dodatkową linię zaopatrzenia. Tak więc zainwestujmy sobie w to. Tak, enter. A później możesz budować sklepy i stanowiska w osadach warsztatowych. Okej, bardzo ciekawa rzecz. Tutaj, żeby dojść do snajpera, generalnie trzeba będzie sęk w skupieniu. Siła przebicia. Skoncentrowany strzał. Okej, mamy 24 poziom. Te najwyższe. Czy wymagają? Z tego co mi się wydaje, to na razie największe poziomy, jakie były wymagane, to 39. Jeśli dobrze pamiętam. No gdzieś tutaj generalnie to było. Że jeżeli chcieliśmy wziąć wszystko na full, to wymagany był właśnie ten 39, ale okej, mniejsza z tym. To możemy zamknąć. Idziemy dalej przeszukiwać. Co? Czyżbyśmy wyczyścili wszystko? No to wygląda, więc jeszcze tylko pozostanie otwarcie sejfu. Dobra, zabieramy się za safe. Okej, pierwsza próba nieudana, ale za drugą od razu się udało. A, bierzemy wszystko. No i właściwie co? Do wyjścia, można powiedzieć. Złóż raport. Więc lecimy. O, tu jeszcze coś będzie? Nie. Myślałem, że tam jakaś jeszcze skrzyneczka będzie, ale się okazało, że to po prostu obicie krzesła. Zapewne teraz będziemy musieli się przetransportować do posterunku. Ja sobie tylko zobaczę na mapce. A gdzie jest ten posterunek? No właśnie, jest posterunek, więc od razu tam idziemy. Każdy numer zakazanych tatuaży odblokowuje nowe unikatowe tatuaże na twarzy dostępne u każdego chirurga plastycznego. Całkiem ciekawa opcja. Moglibyśmy znaleźć z 1-2, to byśmy sobie zrobili jakąś dziarę. Może a la Popek. Chociaż on de facto nie ma tatuażu, a skratyfikację, co jest trochę inną rzeczą, bo tam się raczej już wycina kawałek skóry, żeby powstała blizna. Wchodzimy do środka.
dłuższej chwili oczekiwania. Przed nami ukazuje się wnętrze posterunku. Ale jeszcze nie teraz. No dopiero teraz. Gdzie jesteś? So, are you finished or what? Tak. Affirmative. Keep it up and I may start believing you got some real guts. Here, your payment. Plenty more locations out there that need clearing. Take a breather if you need it. When you're ready, just say the word. Co ja mogę od razu wziąć sobie następne zadanie? See you when the target's clear. Okej, moi drodzy. I to byłoby na tyle w tym odcinku, tak więc dzięki za wszystkie komentarze, dzięki za lajki i trzymajcie się. Do następnego. Hej.